Kolejne QA. Jak wspomniałem, ten format interakcji z Wami mi się spodobał, więc mam nadzieję, że to będą filmy, które będą się pojawiać. No może nie raz na te trzy miesiące, albo powiedzmy dwa, może trzy razy w roku. To jest chyba odpowiednia częstotliwość. Pytań znowu trochę przyszło, więc nie przedłużajmy i przejdźmy od razu do nich. Cześć, ja jestem Tomek, a to będą pytania i odpowiedzi. Wspomnę jeszcze, że dałem Wam znać, że jeżeli macie jakieś bardziej złożone czy też niewygodne pytania, to, żebyście się nie krępowali. Kilka takich doszło: takich pytań, nad którymi trochę bardziej wypadałoby się pochylić, i wielkie dzięki. Natomiast pierwsze pytanie to są rady dla początkujących YouTuberów. I nie wiem, czy ja jestem odpowiednią osobą, żeby takie rady dawać. Natomiast autopsji wydaje mi się, że dwie, może nie tyle rady, co cechy są wskazane. Czyli po pierwsze, cierpliwość, bo to nie jest tak, że ktoś od razu was zauważy. I po drugie, chyba nawet ważniejsze, to jest. To jest taki brak strachu przed własną pracą. Co za tym idzie, to jest to, że nie powinniście się bać dzielić swoją pracą w różnych miejscach. Bo jeżeli robicie dobrą robotę, to panuje takie przekonanie, że rób swoje, prędzej czy później ktoś się zauważy. I moim zdaniem, no, główno prawda, to znaczy, treści w internecie jest na tyle dużo. Że to, że robicie coś dobrze, to nie jest równoznaczne z tym, że ktoś o was usłyszy, bo no, nie wie, że istniejecie. Więc jeżeli na przykład nagrywacie coś o książkach, to nie bójcie się wrzucać linków do tych materiałów na jakieś grupy książkowe, czy na przykład na Lubimy czytać. Tam jest taka opcja, jakby dołączenia linku do wideo-recenzji, i to jest myślę dobry sposób na promocję. Więc nie wychodźcie z takiego założenia, że ok, robię swoje i teraz czekam, aż ktoś mnie zauważy, bo jasne, może was zauważyć ale równie dobrze może was nie zauważyć nigdy. Więc jakaś forma autopromocji też jest istotna przy no, tworzeniu filmów na YouTubie. Kolejne pytanie. Było o ulubionych anime, to teraz powiedz o anime, które lubisz najmniej. Nie będę może mówił o anime, które faktycznie są najgorsze generalnie, bo czasami kiedyś miałem tak, że na przykład widziałem jakąś bardzo niską ocenę danego anime na My Animalist i stwierdzałem, że okej, okay, zobaczę o co tutaj chodzi, dlaczego tak dużo osób tego nie lubi. Więc tam już miałem no, konkretne przypuszczenia, jaki poziom może dane anime reprezentować. Natomiast jeżeli chodzi o anime, które dużo osób lubi, a ja niekoniecznie, no to na pewno nie znoszę Deadman Wonderland. Pamiętam, że kiedy oglądałem to po raz pierwszy straszliwie mnie to wynudziło. Denerwowali mnie bohaterowie, historia była dla mnie absurdalnie nielogiczna. To była chyba też adaptacja mangi i wydaje mi się, że to była strasznie dziurawa adaptacja, bo tam się nic kupu nie trzymało, szokowanie, brutalnością kompletnie mnie działało. I do dzisiaj podziwiam siebie, że skończyłem, bo tak bardzo mi się to nie podobało. Również nie jestem fanem No Game No Life, to było, bo było też anime bardzo popularne parę, parę lat temu. I tu jest kilka powodów. Po pierwsze, no ta relacja yy, brata z siostrą. Jeżeli ktoś oglądał, to wie o czym mówię. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to myślę, że nie powinienem tutaj mówić nic więcej. Ponadto to jest anime, która się opiera na tym koncepcie, że nasi bohaterowie są wybitni i zawsze wygrywają, więc zawsze wierzy, że oni wygrają. Nieważne co stanie im naprzeciwko, oni zawsze będą górą. I po trzecie, to jest akurat coś, z czym dużo osób może nie mieć problemu, ale barwa kolorów w tym anime, ona jest taka bardzo, bardzo jasna dużo różu, purpury, jasno niebieskiego i przez to bolała mnie głowa, kiedy oglądałem. Bolała mnie głowa i bolały mnie oczy, e, i to na pewno nie pomagało. Nie jestem dużym fanem Noragami. Pierwszego sezonu strasznie przeciętne anime dla mnie, a wiem, że też dużo osób je lubi. Drugi sezon był lepszy, natomiast pierwszy poza openingiem nie ma nic ciekawego dla mnie. I ostatnie, o czym powiem, co mi przyszło na myśl, to jest anime, który nazywa się Sakamoto Dyska. E, to jest anime komediowe. I tutaj mój główny problem jest taki, że to jest anime mające chyba 12 odcinków. I to jest anime, które opowiada o, no właśnie, tytułowym Sakamoto, który jest takim, wiecie, perfekcyjnym uczniem. W sensie on jest zawsze nienaganny, kulturalny, piękny, przystojny, mądry i w ogóle zawsze jest najlepszy. I przez to jest sporo osób, które są bardzo zazdrosne. Że on jest właśnie taki i próbują mu w różny sposób życie, czy też sprawić, żeby właśnie on się przestał wydawać taki idealny. I to jest anime 12-odcinkowe, które opiera się na jednym żarcie. Dokładnie tym, co wam powiedziałem, czyli to, że nasz bohater jest perfekcyjny, ktoś próbuje mu zrobić na złość, żeby przestało wyglądać na perfekcyjnego, więc zawsze wychodzi z tego obronną ręką. I to jest 12 odcinków tego samego. I to działa przez pierwsze 2-3 odcinki, ale kiedy masz jeszcze potem 9 odcinków o tym samym, no to przestaje być to śmieszne. Przynajmniej dla mnie. Kolejne pytanie. Jakie sporty oglądam? Generalnie nie dużo obecnie. Kiedyś oglądałem bardzo dużo piłki noży, Natomiast teraz generalnie w weekend obejrzę jakiś mecz Premier League pojedynczy i śledzę wyniki dość regularnie, ale nie mam tak, żebym faktycznie oglądał dziennie parę meczy. I lubię sporty walki. Lubię boks i lubię MMA. Generalnie jak jest UFC to bardzo często zdarza mi się zarywać noc. Czy planujesz swoje materiały? Masz rozpiskę co, gdzie i kiedy? Nie wiem czy to... Pytanie jest związane z planowaniem samych filmów, czy planowaniem, jaki film nagram następny, ale w sumie w obu tych wypadkach odpowiedź jest taka sama. Nie planuję, nie mam ani scenariusza swoich filmów, po prostu siadam i gadam. No i też zwykle nie mam planu, jaki następny film po danym się pojawi, um, raczej działam no, spontanicznie. Mój książkowy wyrzut sumienia. Jeżeli chodzi o książki generalnie, to na pewno twórczość wysłała Myśliwskiego, Od dawna chciałem spróbować, a jakoś tak nigdy nie było okazji. Jeżeli chodzi o Fantazy Stricte, to powiernik światła. Tutaj będę czekał na dodruk, czy też na to nowe wydanie w twardej oprawie przez MAGA. Twórczość Jacka Dukaja i kłamstwa lokalamory. Autor ostatnio na Twitterze napisał, że podobno pierwszy raz od wielu lat dał coś ludziom z wydawnictwa, więc podobno niecni dżentelmeni ruszają dalej. Yy, I prawdopodobnie. Jak już coś będzie bardziej wiadome, to wtedy spróbuję przeczytać pierwszy tom, czyli Kłamstwa Loka Lamory. Ulubione zespoły muzyczne: Beatlesi, Queen, Gorillas, Linkin Park, Caravan Palace. Kiedyś sporo słuchałem Metaliki i Disturbed. Miałem też fazę na Korn i mam prawie wszystkie albumy w domu do pewnego momentu. Bardzo lubię Michaela Jacksona i bardzo lubię hip-hop z lat 90. Więc Biggie, Tupac, Jay-Z, Nas, N.W.A., Snoop Dogg, ich wszystkich bardzo lubię. Czy będę czytał Hard Nie, ale też nie chcę, żeby te słowa zostały jakoś błędnie zinterpretowane. To znaczy, Hard Stopper to jest komiks o romansie dwóch chłopaków. Jakby nie mam z tym żadnego problemu. Problem mam z tym, że to jest generalnie romans, a ja bardzo nie lubię historii, które się opierają na romansie generalnie. Tym bardziej historii, które wydają się takie bardzo przesłodzone bo to nie jest tak, że ja w ogóle romansów nie lubię. Na przykład jeden z moich ulubionych anime, czyli Nana, to jest anime z bardzo silnym wątkiem romantycznym i jest genialne i uwielbiam je. Ale no, wyjątek potwierdza regułę, a ja tak co do zasady nie lubię historii romantycznych, więc hard ani czytać, ani oglądać nie będę. Czy chciałbym przeprowadzić wywiad z jakimś autorem? Mm, niespecjalnie, to znaczy wydaje mi się, że niespecjalnie się do tego nadaje. Ponadto byłoby to dość ciężkie do zrealizowania, aczkolwiek powiem tutaj może coś trochę kontrowersyjnego, to znaczy wydaje mi się, że gdybym, nie wiem, jeszcze troszkę urósł przez kolejny, powiedzmy, rok, um, to byłoby możliwe przeprowadzenie wywiadu ze zabrzmi to absurdalnie, ze Stevenem Eriksonem, to znaczy Steven Erikson jest autorem, który bardzo chętnie daje udziel wywiadów i rozmawia z twórcami na mniejszych kanałach YouTubeowych. Nie wiem, jak zareagowałby na to, że wiecie, wiecie, że jestem, no, Polakiem. Ponadto pewnie bym nie mógł usiedzieć na miejscu z podekscytowania, i pewnie język by mi się poplątał, ale wydaje mi się, że jakaś nieduża, ale jednak szansa by na to była. Ale też, tak jak mówię, ja się raczej do tego niespecjalnie nadaję. Czy jest jakiś film, zakładam, że mój, którego wyświetlenia Cię zaskoczyły pozytywnie lub negatywnie? Jeżeli chodzi o pozytywne zaskoczenie, to nie spodziewałem się, że tyle osób obejrzy recenzję mroźnego szlaku, bo to jest na chwilę obecną prawie 4000. A negatywnie, chyba nic. To znaczy, ja nie zakładam, że jakiś film wyświetli dana liczba osób, i jeżeli to jest poniżej jakiegoś progu, to jestem smutny. Cieszę się, jeżeli ktoś ogląda te filmy, jeżeli mają dużo wyświetleń, ale jeżeli mają mało, to jakby no, nie przeszkadza mi to specjalnie. Czy wierzę w Boga? Nie wiem, jak kontrowersyjna czy głupia ta odpowiedź będzie, ale ja się nigdy nie czułem jakoś specjalnie związany z jakąkolwiek wiarą, bo dla mnie, wiecie, chodzenie to takie chodzenie do kościoła bezrefleksyjne. Też nie mówię, że każdy katolik to jest taka osoba, ale jeżeli ktoś chodzi do kościoła po to tylko, żeby odbębnić, przyjąć komunię, to trochę mi się wydaje, że no to się mija z celem. Mi się zawsze bardzo podobał, mimo że nie zagłębiałem się w to jakoś bardzo, ale bardzo mi się podobał koncept reinkarnacji, karmy dalej. Natomiast, no wiecie, ja jestem jakimś tam chłopkiem, który się ukrywa za awatarem kaczki, więc nie wiem, czy mówienie o religii jakkolwiek ma sens. Czy planujesz jeszcze jakieś materiały o anime, mangach w najbliższym czasie? W najbliższym nie, kiedyś miałem pomysł, żeby nagrać coś w stylu poradnika generalnie o mangach. O co w tym chodzi, jak się za to zabrać, czego się spodziewać, ale wydaje mi się, że nie ma sensu w najbliższym czasie. To znaczy, w najbliższym czasie mam trochę inne plany, więc pewnie coś kiedyś nagram jeszcze. Ale, ale nie na razie. Czy planuję może tier ranking książek Stephena Kinga? Nie planowałem, ale po przeczytaniu tego pytania myślę, że zacząłem, bo jest to bardzo fajna sugestia i myślę, że taki film kiedyś się pojawi. Czy jestem w jakiejś grupie na jakimś forum ETC powiązanej z książkami? Jestem na sensownej ilości grup na Facebooku związanych z fantazy i z książkami. Powiem szczerze, że niespecjalnie mi się teraz chce sprawdzać ich nazw, natomiast... Um, no podejrzewam, że jeżeli na którejś jesteście, to ja też mogę na niej być. Jest taka duża szansa. Twoje ulubione kanały na polskim YouTube, powiedzmy top 3. Takie pytanie już się pojawiło, odpowiedziałem na nie w poprzednim Q&A, natomiast no jeżeli chcesz wiedzieć, jakie kanały wymieniłem, to cofnij się do tamtego filmu, um, ale wymienię jeszcze trzy kolejne, bo to mi się wydaje sensowne. Może słów, kanał o książkach i subiektywnie. Te kanały również bardzo lubię. Co sobie ostatnio ugotowałeś? Pewnie ryż z czymś tam, bo jestem ogromnym fanatykiem ryżu i mógłbym go jeść w zasadzie do wszystkiego. Co sądzisz o LGBT? Chodzi mi głównie o zachowanie ich przedstawicieli w social mediach lub marszach równości. E, wiesz co, wydaje mi się, że problem jest taki, że twoje pytanie zawiera tezę. To znaczy, wydaje mi się, że ty myślisz, że ja śledzę właśnie osoby związane ze środowiskami LGBT w social mediach, a wydaje mi się, że ja generalnie mało kogo w social mediach śledzę. Natomiast równocześnie, no. Jeżeli mamy daną osobę i jakieś wartości, jakiś styl życia, podejście do świata jest im bliskie, to mając jakiś zasięg, wydaje mi się logicznym to, że chcą o tym mówić i to coś promować. Zupełnie normalne zachowanie, więc nie do końca wiem, o jakie zachowania ci chodzi, tak generalnie. Natomiast jeżeli chodziłoby ci jakieś, nie wiem, kontrowersyjne zachowania, to wydaje mi się, że generalnie w Polsce, czy też nawet nie w Polsce, generalnie na świecie mamy takie podejście, że ludzie często lubią. Z jakiejś grupy, czy to są właśnie osoby LGBT, czy to są osoby prawicowe, jakiekolwiek inne, brać jakieś ekstremum i na podstawie tego ekstremu opisywać całą grupę, całą społeczność. A to generalnie nie jest tak. No, każdy człowiek jest inny, i ja osobiście wydaje mi się, że jestem możliwie najbardziej tolerancyjną osobą, jaka. Jestem możliwie najbardziej tolerancyjny, jak mogę być. To znaczy, mnie kompletnie nie obchodzi kolor skóry, nie obchodzi mi orientacja seksualna, nie obchodzi mnie cokolwiek. O ile ty jesteś w porządku dla mnie, to ja jestem w porządku dla ciebie. Natomiast jeżeli chodzi o tym, o marsze równości, um, no to jakby żyjemy przynajmniej w teorii w kraju demokratycznym. No więc takie marsze mogą być organizowane i ponownie one mi kompletnie nie przeszkadzają. O ile jakby nikomu nie staje się krzywda, nie dochodzi do jakichś bujek, wszystko jest dla mnie w porządku, podobnie jak nie wiem, jak z marszem niepodległości. Sam marsz w porządku, ale w momencie kiedy nie wiem, wyrzucamy komuś na balkony jakieś rzeczy czy robimy cokolwiek innego co może sprawić, że danej osobie staje się krzywdą, to wtedy to przestaje być ok. Nie wiem, czy to jest jakaś kontrowersyjna opinia, czy takiej odpowiedzi oczekiwałeś, natomiast no, wydaje mi się, że wyczerpałem temat. Jak się czujesz? Czuję się w porządku. Dziękuję bardzo. Trzy ulubione potrawy. Pierogi, teraz już chyba ukraińskie. Um, pizza z peperoni I kotlet schabowy. Jestem absolutnie zwariowany na punkcie kotletów schabowych i mógłbym pewnie jeść tylko je. Czy odkąd mam kanał, czytam więcej? Wydaje mi się, że generalnie nie, natomiast ym, czasami, kiedy nie chcę mi się czytać, to mam większą motywację, żeby jednak zacząć jakąś książkę. Więc generalnie chyba jest pozytywnie, jeżeli chodzi o ten związek pomiędzy kanałem, a czytaniem. Jakie masz podejście do zakupu książek? Czy posiadanie książki, zamiast tylko jej pożyczenia, daje Ci więcej radości? Ym, chyba tak. Trochę konsumpcjonizm, zdaję sobie sprawę. Natomiast, no skłamałbym, gdybym y, powiedział, że zakup Książek nie daje mi jakiejś frajdy. Aczkolwiek z tym związana jest jeszcze jedna rzecz, to znaczy, kiedy ja mam nad głową jakiś zegar, jakiś czas, to czyta mi się mniej przyjemnie. To znaczy, na przykład, kiedy wypożyczam książki z biblioteki i wiem, że mam ten powiedzmy miesiąc na oddanie, jakby zdaję sobie sprawę, że mogę przedłużyć ten termin, ale sam fakt jakiegoś takiego zegaru nad głową sprawia, że czyta mi się o wiele wolniej. Więc co do zasady, kiedy wypożyczam książki z biblioteki, nieważne jak długie one są, to czytam je o wiele dłużej. A fakt, że moją własną książkę mogę odłożyć i wrócić do niej w dowolnym momencie, to jest coś takiego budującego dla mnie. I generalnie nie lubię odliczania czasu, na przykład w grach również. Um, w Final Fantasy XIII Lightning Returns też jest czas, który masz na przejście gry i jego jest bardzo dużo, ale sam fakt, że on jest, sprawia, że nie grało mi się w tę grę jakoś bardzo dobrze. Czy myślałem o tym, żeby na przykład na ileś tysięcy subskrypcji pokazać twarz? Um, Odpowiadałem na to w poprzednim materiale, natomiast odpowiadając tylko na ten drugi człon, jeżeli już pokażę twarz, to raczej nie będzie to związane z przekroczeniem jakiegoś progu subskrypcji czy wyświetleń, po prostu poczuję taką potrzebę i wtedy to, wtedy twarz nie do końca to e, pokaże. Czy będę na Pyrkonie? Wydaje mi się, że kiedy ten film się na YouTubie ukazuje, to już jest po Pyrkonie natomiast ja generalnie nie jeżdżę na imprezy typu Pyrkon, Polkon, tarki książki, więc generalnie na takich imprezach mnie nie ma. Czemu akurat fantastyka? To pytanie również było, więc je pominiemy. Czy lubię filmy na podstawie książek? Um, lubię oglądać filmy na podstawie książek, kiedy znam już książki, żeby sobie porównywać. Bo zwykle wtedy te adaptacje dają mi więcej frajdy, na przykład koło czasu, które no już po tych paru miesiącach uważam, że za serial dość przeciętny mimo wszystko. Stało się trochę tak jak przewidywałem. Ale fakt, że znałem książki, dał mi bardzo dużo w, podczas oglądania, dużo frajdy dodatkowej. I czy czytam Fantastykę Młodzieżową? Mało, aczkolwiek zdarza mi się ostatnio sięgać po takie książki. Nie znaczy to konkretnie, że będzie ich więcej, ale zdarza mi się. Pytanie, które rozgrzewa moje serce: kto jest Twoim ulubionym bohaterem z One Piece i dlaczego? Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. Jeżeli chodzi o samą załogę osłomkowych, to zawsze moim ulubionym członkiem był Franki. On mi daje taki vibe, um, takiego ojca z kreskówek, który, plan który chce być cool. Chce się popisać trochę przed znajomymi swojego dziecka, a wychodzi trochę niezręcznie, ale uwielbiam Frankiego, uwielbiam Robin, chociaż ona no, poza pozałano, ma trochę mniej do roboty. Był bardzo długi czas gdzieś od zakończenia Nice Lobby, że Robin no, była bardzo w tle, nami jest świetna, no i Zoro natomiast poza załogą wydaje mi się, że Eiichiro Oda generalnie ma talent do pisania takich postaci, które pojawiają się raz na 150 rozdziałów na dwie sceny i wtedy wszyscy robią wow, okej okay". więc Shanks, Blackbeard, który jest genialnym antagonistą w ogóle, jego scena na na Jai z tym monologiem o ludzkich marzeniach jest w ogóle jedną z lepszych w One Piece dla mnie Kizaru do Flamingo Jezu, dużo tych postaci um, uwielbiałem Vivi, wiem, że dużo osób Vivi nie lubiło i bardzo się cieszyło, kiedy no, Kiedy się Alabasta skończyła, ale ja bardzo lubiłem Vivi. No i oczywiście Bagi, e, Najlepsza postać w historii popkultury. W ogóle, jeżeli ktoś czytał rozdział 1053 One Piece, to Jezus Maria, co za cudowny czas, żeby być fanem tej mangi. Bagi jest wspaniały. Czy wierzysz, że bestsellerki nie obejrzały Twojej recenzji Lopif? Um, I zanim odpowiem na to pytanie, to wspomnę, że nie chcę, żeby było tak że ile ktoś na tym kanale pojawia się temat autorek, czy też właśnie legenda po w i wrzasku, to on jest poruszany w taki sposób, jakbyśmy byli, nie wiem, wrogami, jakbyśmy się nie lubili. Jakby absolutnie nie. Ja nie znam dziewczyn, one nie znają mnie, ja po prostu oceniłem produkt, który mi się nie podobał, ale równocześnie nie mam problemu, jeżeli komuś się podoba, ani też nie mam żadnego problemu z tym, że taka książka powstała i że dziewczyny ją napisały. Nic, nic z tych rzeczy. Eee, natomiast zwróciłem się do samego autora, bo to pytanie ponownie jest pytaniem z tezą, więc chciałem wiedzieć... Na podstawie czego taki wniosek wysnuł? I napisał mi on, że chodzi o spoilerowy live dziewczyn na temat tej książki. I faktycznie taki live jest. Nazywa się on, no cóż, Olopiw spoilerowo i trwa on prawie dwie godziny. Obejrzałem go całego. I faktycznie, chyba w drugiej połowie gdzieś, Anna mówi o tym, że one nie czytają recenzji i generalnie nie znają osoby, która nie znają autora, który by recenzję swoich książek czytał poza jakimiś tam beta readerami. I tak dalej. Jakby to jest bardzo indywidualny sposób patrzenia, więc nie mam zamiaru się z tym kłócić. E, natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo autorów czyta recenzję swoich książek. Jakby to jest mój punkt widzenia. E, szczególnie autorów, tak mi się wydaje, którzy dopiero zaczynają i właśnie chcą dostać jakiś feedback od czytelników. Na przykład z naszego polskiego podwórka e, pan Łukasz Czarnecki. Wiem, że, Łukasz, że pan Łukasz widział moją recenzję apostaty, więc podejrzewam, że nie tylko moją, Także, z mojego punktu widzenia, to nie jest nic um, takiego nadzwyczajnego, że autor śledzi recenzje swoich książek. Natomiast, e, tak przechodząc do odpowiedzi, e, jeżeli dziewczyny mówiły, że nie widziały mojej recenzji, czy nie widziały generalnie żadnych recenzji, to nie, mam, nie miałbym teoretycznie żadnego powodu, żeby im nie wierzyć. Nie miałbym. <laughs> Dlatego, że jak już wspomniałem, to był live z czatem, więc każdy, kto się na tym live' znalazł, mógł dziewczynom zadać pytanie za pośrednictwem tego czatu. I po przywitaniach, dosłownie, pierwsze pytanie, które padło, i co mnie bardzo rozbawiło, Dosłownie pierwsze pytanie, które padło, to jest pytanie, które brzmi, co uważacie o filmiku książkowym Bajdużeni na temat Lopiw? Oczywiście, jeśli widziałyście. I przysięgam, że to nie jestem ja, to nie jest żadne moje multikonto i bardzo mocno się uśmiechnąłem, kiedy to zobaczyłem. Natomiast to, co jest warte zaznaczenia, to to, że jest to jedyne pytanie na całym tym live'ie, na całej tej transmisji, tak mi się wydaje, że jedyne, na które dziewczyny nie odpowiedziały, do którego się nie odniosła. A dokładniej Marta się nie odniosła, bo ona jakby obsługiwała czat i czytała te pytania. I. Opcje z mojego punktu widzenia są dwie, czyli albo to, że Marta uznała, że to pytanie nie jest warte odpowiedzi, na przykład właśnie dlatego, że nie widziała e, mojej recenzji, aczkolwiek no, w późniejszej części tego live'a jest właśnie pytanie, czy dziewczyny oglądają recenzję swojej książki i tam jakby nie mają problemu, żeby odpowiedzieć, że nie, nie oglądają, więc równocześnie tutaj, kiedy padło pytanie, co uważacie o filmiku książkowym, bo jest na temat Lopif, oczywiście, jeśli widziałyście, to mogły odpowiedzieć, nie widziałyśmy i zamknąć temat. Jest też jakaś szansa, że nie. Wiem, ten użytkownik jest zablokowany, na przykład, i pytanie się nie wyświetliło dziewczynom. Natomiast najbardziej prawdopodobna opcja, tak mi się wydaje, jest taka, że nawet jeżeli dziewczyny, czy też w tym wypadku Marta, nie widziały mojej recenzji tej książki, to są świadome jej istnienia i wiedzą, że taki materiał istnieje. I jakby nie mam żadnego problemu z tym, tym bardziej, że no, może dziewczyny jakby nie chcą promować, wiecie, osoby, która mówi źle o ich książce. Więc jakby nie mam za złe, tego, że nie odpowiedziałem na to pytanie, no bo jakby czemu miałbym mieć, ale jakbym miał świadzić to, no tak, powiedziałbym, że dziewczyny są świadome, że mój materiał istnieje. I to tyle. Aczkolwiek tutaj jeszcze Tomek z przyszłości nagrywam to parę dni później, bo dziewczyny ostatnio zrobiły live'a. Na YouTubie, który mi się wyświetlił na stronie głównej. E, I bardzo dobrze, że mi się wyświetlił. E, bo wszedłem sobie później w niego i przeskrolowałem czat, żeby wiecie nie wyjść na kretyna, e, gdyby odpowiedź na to pytanie się zdezaktualizowała. E, I ponownie pada tam pytanie o mnie. Tym razem zadaje inny użytkownik. I szczerze mówiąc, trochę nie wiem, jak się mam z tym czuć. E, natomiast tym razem dziewczyny odpowiadają na to pytanie, jakby odpowiedź jest ciągle ta sama. Czyli e, nie, bo nie oglądamy recenzji. I jakby w porządku. E, natomiast. E, bardzo mi się podoba to, co potem mówi Marta e, i co wtrąca Anna. Bo Marta wtedy mówi takie, to jest ten, co ma psajdaka na mnie Turce. E, na co Anna dodaje aha, no. I Marta jakby kończąc swoją myśl mówi, że e, no nie mam pojęcia. E, jakby trochę to potwierdza moją teorię, ale jeżeli Marta no, nie ma pojęcia, to jakby w porządku. Ja w każdym razie ten facet z psajdakiem na mnie Turce pozdrawiam. I chyba możemy już iść dalej. No i przejdziemy sobie do pytań z YouTube'a i pierwsze brzmi tak. Czy za tym, że nie chcesz pokazywać wizerunku, nawet gościnnie, u Zuzdy podczas dyskusji o książce, gdzie obie dziewczyny miały kamerki, stoi też częściowo jakiś dyskomfort czy wstydliwość, które sprawiają, że lepiej czujesz się jednak schowane za obrazkiem i do jakiegoś stopnia anonimowy w internecie? Bardzo fajne pytanie, bardzo mi się podoba. Um, no to tak. Generalnie, jeżeli chodzi o powody. Które sprawiają, że nie pokazuję twarzy w internecie, to mówiłem o tym już w poprzednim filmie. Głównie są to trzy powody: czyli brak sprzętu, brak kadru i brak możliwości, powiedzmy, czasowo-lokalizacyjnych. To znaczy, jestem w rozjazdach dość często. I zaczynając od drugiej części tego pytania, faktycznie było tak, że zanim rozpoczęliśmy z Zuzą i Karmeną nagrywanie, to byliśmy chwilę, jakby sami, bez nagrywania. I faktycznie wtedy się mogłem pokazać. To znaczy, trochę mnie zatkało. I może było to trochę niezręczne, że dziewczyny miały kamerki, a ja nie. I pewnie powinienem się chociaż na chwilę pokazać dla ich komfortu, yy. ale no, mój introwertyczny charakter sprawił, że trochę mnie zatkało na początku. Natomiast jeżeli chodzi o tą anonimowość, to nie jest główny powód, to nie jest w ogóle powód tego, że jakby nie pokazuję siebie. Natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że to nie jest dla mnie wygodne. To znaczy, jak już wspomniałem, jestem dość mocno introwertyczny, to czy może nie dość mocno, na pewno mniej niż parę lat temu, ale przyznam, że kiedy na przykład oglądam jakieś materiały z jakichś imprez, nie wiem, targów książki, gdzie są youtuberzy czy osoby związane z książkami, którzy mają masę fanów i robią sobie po prostu cały czas zdjęcia z obcymi osobami, to czuję się trochę niezręcznie. To znaczy, gdyby. W jakimś abstrakcyjnym świecie, ktoś do mnie podszedł, gdybym miał na przykład, gdyby znał moją twarz, podszedłby do mnie i poprosił o zdjęcie, to jakby nie odmówiłbym mu, nie powiedziałbym, że z dziadu. I to byłoby generalnie bardzo miłe, ale czułbym się jakoś tak trochę nieswojo. A fakt tego, że bardzo mało osób wie, czy też z moich widzów praktycznie nikt nie wie, jak wyglądam, no jest wygodna przy takim cichym przemykaniu po świecie. Więc nie jest to powód, ale jest to skutek, który mi pasuje. Najlepszej ekranizacji książki jako serial. Problem jest taki, że ja mało seriali oglądam i jeszcze mniej seriali, które są adaptacją czegoś. Natomiast to powiem standardowo Gra o Tron, która jest do pewnego momentu bardzo dobra. Um, oczywiście od pewnego momentu jest mniej dobra, ale pierwsze pięć sezonów jest tip top. E, czy po twojej niezbyt udanej przykodzie z Dorą Wilk będziesz czytać inne książki Anety Jadowskiej? E, tak. Nie wiem, czy od razu jakby ruszę z Dorą Wilk dalej, bo zapowiedziałem, że będę chciał tę serię skończyć. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne jest to, że skoczę do trylogii o Witkacym, bo jest trochę inaczej, kiedy czytasz kolejne książki, które Ci się nie podobają po to, żeby zacząć inne, które mogą Ci się podobać, a lepiej chyba jest zrobić tak, że czytasz coś, co Ci się podoba i potem najwyżej wracasz do tego, co jest słabsze mając świadomość, że to nie jest tak, że autorka pisze rzeczy, które kompletnie Ci się nie podobają, tylko no to jest jakiś tam wyjątek od reguły. Czy odczuwam presję związaną z prowadzeniem Instagrama i YouTube'a, czy raczej nie doszedłem do tego etapu i jest to w 100% radość? Presję odczuwają na początku. Bardziej strach, taką niepewność, co to będzie. A teraz faktycznie jakby robię to dla radochy. To, czego się bałem w pewnym momencie, to jest to, że kiedy włączyłem monetyzację, to będę, będę nagrywał materiały gdzie moją taką intencją będzie to, żeby jak najwięcej osób te filmy zobaczyło i żebym w domyśle zarobił jakieś pieniądze na tym. Na szczęście coś takiego się nie stało i ciągle no, gadam o tym, o czym chcę gadać. Czy, był jakieś, czy były jakieś dziwne sytuacje przy współpracy z wydawnictwami? Hmm, trochę nie wiem, co masz na myśli mówiąc dziwne sytuacje, jeżeli chodzi o jakieś takie dzikie akcje, gdzie, nie wiem, wydawnictwo wysyła mi książkę i mówi: dwa dni na przeczytanie, tylko pozytywny materiał. I tak dalej, to nie, jakby wszystkie moje współprace odbywały się tak bardzo po ludzku i do, no, w pozytywnej atmosferze. Poza tym nie miałem tych współprac jakoś bardzo dużo, bo to jest 7 um, książek, tak mi się wydaje, i chyba wszystkie materiały są już na YouTubie, albo przynajmniej większość. Nie wiem też, kiedy do QA będę wrzucał. Wydaje mi się, że w ogóle wydawnictwa w Polsce nie robią tego, albo robią to wydawnictwa nieliczne, bo gdyby się wydało, że jakieś wydawnictwo takie praktyki stosuje, że recenzja musi być pozytywna, to byłby to ogromny strzał w dobry wizerunek firmy. A umówmy się, tego typu strzał byłby dużo bardziej szkodliwy niż jakaś tam powiedzmy pojedyncza negatywna recenzja danej książki. Więc jeżeli chodzi o współpracę, które doszły do skutku, to wszystko odbywało się jakby w porządku i w pozytywnej atmosferze. Były takie trzy, trzy? Tak, były takie trzy sytuacje, gdzie współpraca do skutku nie doszła i tak by nie jest nic szokującego, ale myślę, że mogę Wam powiedzieć. Oczywiście nie powiem o jakich wydawnictwach mowa, bo to byłoby niefajne. Pierwsza sytuacja była taka, że napisałem do wydawnictwa właśnie z propozycją współpracy i dostałem odpowiedź, że w porządku, po czym cisza. I generalnie tutaj wychodzi też mój problem, bo ja mam bardzo taki. Zresztą to nie, nawet nie jest kwestia bycia introwertycznym, ale ja bardzo nie lubię przypominać różnym ludziom o jakichś rzeczach. Nie lubię się upominać, co pewnie jest wadą w dzisiejszym świecie, bo wypada dzisiaj no, umieć się upomnieć o swoje. Natomiast zawsze, kiedy robię coś takiego, to mam wrażenie, że komuś przeszkadzam i komuś się narzucam. Więc przez pewien czas podczas, tej, podczas trwania tej ciszy nie pisałem nic, natomiast w końcu napisałem. I również nie dostałem odpowiedzi, więc ta współpraca nie doszła do skutku. Druga jest trochę odwrotna, i tutaj jedyny chyba raz napisało do mnie wydawnictwo, czy chciałbym daną książkę przeczytać i zrecenzować. I tutaj też się zgodziłem, bo książka mnie interesowała, ale ponownie była cisza. I tutaj akurat jakby nie czułem potrzeby przypominania o sobie, no bo powody już, już znacie. I trzecia sytuacja jest chyba najbardziej zabawna. Bo jakieś parę miesięcy temu też jedno wydawnictwo organizowało nabór recenzencki do pewnej książki. Też się zgłosiłem, zgodzili się. E, I to było jakiś tam czas przed premierą książki. Na dzień premiery książki cisza i minęły kolejne chyba dwa tygodnie, czy może więcej, nie pamiętam już dokładnie, kiedy to było. E, I po tych kilku tygodniach od premiery książki zobaczyłem na aplikacji Inpost, że została nadana paczka, która w dalszym ciągu nie została wysłana. Ona tam już leży, nie wiem, z dwa miesiące, może nawet więcej. I też, nie wiem, trochę mi głupio, chyba w końcu napiszę do tego wydawnictwa, żeby, no nie wiem, zwrócili tę książkę na magazyn, no bo po co ma się kurzyć? Także nie są to jakieś szokujące wyznania, ale są dość zabawne, uh, więc wydaje mi się, że to wyczerpuje temat. Czy są książkowi twórcy, których nie lubisz? Osobiście nie, to znaczy ja nie znam większości twórców książkowych na YouTubie, jeżeli chodzi o ich treści, no to tutaj też stosuję bardzo prostą zasadę, jeżeli ktoś mi się nie podoba na YouTubie, albo twórczość tej danej osoby mi się nie podoba, to jej nie oglądam. Więc chyba takich osób nie ma. E, czy są zachowania rzeczy u polskich twórców, których nie lubisz? E, ponownie chyba nie. Są zachowania, których sam bym na przykład e, nie stosował? Tak się chyba nie mówi. Są rzeczy, których bym nie robił. Na przykład Niektórzy twórcy książkowi czasami na Instagramie zostawiają takie skrzyneczki, gdzie można wpisać coś i zadają pytanie, jak tam wam minął dzień, albo czy macie jakieś problemy. Tutaj jest miejsce, żebyście się wyżalili. To jest kompletnie nie w moim stylu, ale jakby w porządku, że to robią. I też nie rozumiem TikToka generalnie. To znaczy nie rozumiem fenomenu tej platformy. Strasznie niezręcznie się czuję, jak coś tam widzę. Ale ponownie to nie jest kwestia tego, że jakby nie lubię tego, czy mi to przeszkadza, tylko po prostu jest to wybitnie nie dla mnie. Czy posiadam jakąś książkę, którą określiłbym w swoim guilty pleasure? Wydaje mi się, że niektóre książki Werna, bo one są momentami prościutkie, także aż boli, a jednak czyta się je przyjemnie jako taką bardzo lekką, odmóżdżającą literaturę przygodową. Czy lubisz czytać dystopie? Jeśli tak, to którą z nich określiłbyś jako najbardziej prawdopodobną? Znaczy lubię. Czasami mi się zdarza. Nie czytam ich jakoś namiętnie. Uważam, że Orwell był bardzo celny. To nie jest jakoś bardzo odkrywcze, ale 1984 i Folwark Zwierzęcy to są bardzo inteligentne książki. E, jakby nie powiem, że to jest to się już dzieje, że dzisiaj tak mamy, bo nie, nie mamy tak, ale pewne zachowania w mniejszej skali są widoczne, no bo to oczywiście jest pewnego rodzaju hiperbola. Wydaje mi się, że Orwell w tym, do tego pytania pasuje najlepiej. Jakie błędy, Twoim zdaniem, najczęściej popełniają pisarze podczas kierowania bohaterów? Ehm. Nie wiem, co, to znaczy nie wiem, jakie najczęściej. Wydaje mi się, że dość często zauważam próbę robienia ze swoich bohaterów istot idealnych, popełniających błędów. To jest pierwszy problem. I drugi, tak mi się wydaje, to jest, um, to jest pokazywanie bohatera, to jest opisywanie bohatera właśnie dzięki opisa. Jeszcze raz. To jest ukazywanie bohatera, jego cech, jego zachowania poprzez opisywanie tego, poprzez to, że narrator to opisuje, a nie poprzez faktyczne akcje, poprzez to, co bohater robi. Krótko mówiąc, autorzy. Mówią o tym, ale nie pokazują tego. Albo mówią o jednym, a bohater jest zupełnie inny, kiedy już przychodzi do faktycznego działania. Lepsza jest niedokończona seria, czy seria ze źle napisanym zakończeniem. Dla mnie zawsze ze źle napisanym zakończeniem. Znaczy, wolałbym dla przykładu, żeby dwa ostatnie tomy Pieśni Lodziołnia to była totalna kupa, ale żeby już wyszła. Bo wolę już dostać coś złego. I w przyszłych latach wracać wspomnieniami do tych dobrych momentów, niż yy, zastanawiać się cały czas, czy o Jezu, czy to w końcu wyjdzie, czy ja się dowiem, co tam się dzieje. Nienawidzę tego uczucia. E, czy będzie coś szerzej? Opinia, ranking, omówienie, cokolwiek o Kozmir lub ogólnie o twórczości Brandona Sandersona? Dodajcie, mm, wrzucę dwie miniaturki filmów, które, które planuję. Więc tak, będzie. Będzie o Sandersonie więcej. W ogóle też trochę dziwi mnie to, że do tej pory nagrałem tylko jeden film o Drodze Królów. Myślałem, że jakoś tak szybciej i sprawniej mi to pójdzie, ale na pewno będzie o Sandersonie więcej. Co przekonało Cię do wyboru kierunków studiów? Chwilowe zaćmienie umysłu, a bardziej to, że nie dostałem się na ten kierunek, na który jakby pierwotnie składałem papiery. Zabrakło mi chyba półtora punktu przy rekrutacji albo jednego. Nie dostałem się na logistykę więc poszedłem właśnie na to, na co się dostałem. E, jesteś bardziej introwertykiem czy ekstrawerdykiem? Jestem bardziej introwertykiem, e, ale pracuję nad tym powoli. E, czy zdarza mi się czytać po angielsku? Rzadko, ale mi się zdarza. Skąd pomysł na założenie kanału? E, o tym już mówiłem, pierwotnie chęć wygadania się po przeczytaniu mądrości tłumu Abercrombiego. Gdybyś mógł zmienić jakąś jedną decyzję lub po prostu coś, co zrobiłeś... E, Miałbyś coś, co chciałbyś z perspektywy czasu zrobić inaczej? Pewnie wiele rzeczy, bym się nad tym zastanowił, ale z takich szybkich, no pewnie nie poszedłbym na te studia, na które poszedłem. Pewnie wybrałbym coś trochę innego. Ale też przyznam, szczerze, że niespecjalnie mi się chce nad tym no, myśleć. To znaczy, no już zrobiłem coś. Po co jest myśleć, um, po co myśleć o tym, co mogło się zdać, skoro jakby to się nie stanie? Dla mnie to jakby nie ma specjalnego sensu. Co dokładnie sądzisz o zakończeniu ataku Titanów? Byłeś zawiedziony? To znaczy, ja się spodziewałem, że mniej więcej um, coś takiego się wydarzy. Wydaje mi się, że głównym problemem zakończenia jest to, że tam tempo strasznie skacze w końcówce. I dużo rzeczy dzieje się bardzo szybko i tak bardzo łatwo przychodzi. Jakby samo to, co się stało, nie boli mnie jakoś bardzo, ale wydaje mi się, że ataką Titan mogą mieć tak Niemcy. Kilka rozdziałów więcej i to by wyszło na dobre. Czy czytałeś kiedyś kryminały? Jeżeli chodzi o takie regularne czytanie kryminałów, to był taki czas, kiedy czytałem Agatę Christie. Może nie jakiś bardzo długi czas, ale jednak. Natomiast tak regularnie, no to nie. Poza tym jednym etapem. Czy twoi bliscy wiedzą, że nagrywasz na YouTubie i oglądają twoje filmy? Rodzina wie. Mój ojciec, mój tata ogląda dość regularnie. Jeżeli chodzi o znajomych, to też duża część z nich wie, co jest bardzo zaskakujące, bo ja bardzo małej ilości osób o tym mówiłem, a jakoś tak... Jakoś tak się rozeszło e, i dużo osób o tym wie. Czy myślałem, może kiedyś o tym, żeby samemu coś napisać? Jeśli tak, to co by to było? E, jak już wspomniałem chyba też w poprzednim QA, ja sobie podpisuję, ale tak dla rozrywki, bo mnie to relaksuje, a nie dlatego, żeby to kiedyś wydać. Też musiałbym trafić na bardzo szalone wydawnictwo, które zdecydowałoby się wydać tę książkę. E, czy planujesz więcej materiałów związanych tematycznie z grami? Może być, może w odniesieniu do motywu fantazy w grach, najlepszych narracji, postaci itp. Bardzo bym się ucieszył na takie filmiki. Tu też Ci wkleję miniaturkę. To jest film, który miałem nagrać chyba jeszcze w kwietniu albo w marcu jeszcze. Bardzo, znaczy bardzo. Pewien czas temu, ale jakoś tak no, czas mija, a ja tego nie nagrywam. Na, na pewno się pojawią. I ten film się na pewno pojawi w wakacje, bo chce mi się gadać o horrorach w grach, bo bardzo lubię horrory w grach i bardzo lubię się bać grając w gry. Natomiast postaci, najlepsze narracje, motywy fantazy to też są fajne pomysły i też myślę, kiedyś one się pojawią. Ale najpierw, no to, co widzisz na ekranie. Książka, której należy się pilne wznowienie, to Rany Boskie Przyjaciele. Ja myślę, że ca cały film mógłbym temu poświęcić. I nie będę mówił o takich przypadkach, gdzie, na przykład, na rynku mamy dostępną całą serię. W ramach tej serii jeden tom. I jest nie do kupienia Bo to jest logiczne, że wtedy chciałbym, żeby taki tom był dodrukowany Idealny tutaj przykład to jest Koło Czasu Gdzie, co jest w ogóle absurdalne Przedostatni tom tego, tego cyklu Czyli Bastionem Roku jest w ogóle nigdzie nie do kupienia On się tam raz na parę miesięcy Pojawia na jakichś portalach aukcyjnych Za 200-300 złotych. I to co jest najlepsze to jest to, że ludzie go kupują. Ludzie kupują te książki, bo one momentalnie znikają. Tak szybko jak się pojawiają, tak szybko już ich nie ma. Więc, więc, no, czekam na to wydanie w twardej oprawie. Bardzo bym chciał zobaczyć wznowienie pamięci. W serii Pamięć, Smutek i Cień. Tada Williamsa, bo to jest jedna z moich ulubionych serii fantazji, jest moim zdaniem genialna i bardzo mnie boli to, że Rebis nie planuje jakichś wznowień, a ja sam tej serii nie mam fizycznie w domu, bardzo chciałbym mieć. I wydaje mi się też, że generalnie polscy czytelnicy mają problem z bardzo klasycznymi seriami fantazy, czyli na przykład Kroniki Tomasa Covenanta, nie ma tego. Pozostałe serie Davida Eddingsa poza Belgariadą, nie ma tego, trzeba szukać po antykwariatach. Liones, Rzeka Vansa, nie ma tego. Książki Raymonda Efeista z Riftwar. Riftwar saga się to nazywa. Też tego prawie w ogóle nie ma, a jak się już pojawia, to ponownie książki za jakieś 100-200 zł od sztuki. Wydaje mi się, że to też jest ciężko z książkami o Eriku Michaela Murkoka. I ostatnie co mi przychodzi na myśl, to jest cykl, który się nazywa um, Gormengast. To są książki autorstwa Mervyna Pika. I to też zawsze bardzo chciałem przeczytać, i też oczywiście jest no, na polskim rynku niedostępne. Opisz wymarzoną książkę, którą chciałbyś przeczytać. 8 steampunk z charyzmatyczną grupą postaci, gdzie jeden tom tej serii cały toczy się w pociągu, który sobie jedzie po jakimś odludziu. Jakbym coś takiego dostał, to bym no, czuł się fantastycznie. Ulubiony książkowy wątek przyjaźni to... No i ja uwielbiam przyjaźń, którą pisał Tolkien. Uwielbiam relacje w drużynie pierścienia. Zawsze jakoś tego rozgrzewają mi serducho. Gimli Legolas to jest, to jest po prostu piękna rzecz. Jakich książek brakuje na polskim rynku wydawniczym? No, całej masy, cała masa fantazy, science fiction jest no, w Polsce niewydana. Seria, którą ja chciałbym bardzo zobaczyć, to jest seria The Books of Babel Josiah Bancrofta. To jest czworoksiąg bodajże. Właśnie taki ala steampunkowy. Możecie sobie poczytać o co tam chodzi w Google, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawy koncept aczkolwiek też wydaje mi się, że to jest taki koncept, który sprawi, że dużo wydawców zastanowi się dwa razy, zanim sięgnie po ten cykl. Czy lubisz również komiksy? Jeśli tak, to jakie? Kiedyś próbowałem czytać Marvela, ale nie potrafiłem się wciągnąć na dłużej. Czytałem pierwszy tom o, o Deadpoolu, ten, który się nazywał bodajże Martwi Prezydenci. Czytałem coś o X-Menach, czytałem coś o Spider-Manie. Kiedyś sporo czytałem Batmana z Nowego DC, Czytałem sporo pojedynczych historii, no i oczywiście czytam mangi też całkiem, całkiem dużo. Czy mam zamiar pojawić się na jakichś targach książki, czy to raczej nie moje klimaty? Wydaje mi się, że targi książki to jest bardziej impreza towarzyska, więc jeżeli na przykład masz um, znajomych, którzy czytają książki i chcą się wybrać, tak jak macie jakąś taką grupę 3-4 osobową, to bardzo spoko. Natomiast jeżeli jeździ się na targi książki tylko po to, żeby książki kupić, to wydaje mi się to niezbyt opłacalne, e, więc chyba się niespecjalnie szykuję. Na pojawienie się na tego typu imprezie? To nie pytanie, ale poproszę o polecenie dobrej jednotomówki lub miniserii bez miliona części fantastyki z dobrym wątkiem romantycznym. Pytałaś też kiedyś o, o to, jak zacząć czytanie Sandersona, i wydaje mi się, że rozjemca jest dobrym pomysłem, bo tam jest wątek romantyczny, który całkiem mi się podobał. Wydaje mi się, że mógłbym ci też polecić um, trylogię zimowej nocy, bo bardzo dużo osób mówi, że tam im się podoba romans, ten wątek romantyczny. Przyznam szczerze, że on mnie no, ni ziembi, ni grzeje. <grych> ni ziembi, jeśli ktoś czytał to, całkiem niezła gra słup mi wyszła. Ale być może to jest jakieś rozwiązanie? Czego najbardziej nie lubię na BookTube, jakie zjawiska najbardziej mnie na nim denerwują? Nie wiem, czy coś szczególnie mnie denerwuje na BookTube, jak już chyba mówiłem w tym filmie. Yy, to, czego jeszcze nie rozumiem, o czym nie wspomniałem, yy, to jest takie podejście, że Kupu... Ktoś kupuje książki tylko dlatego, że są ładnie wydane. I oczywiście, jakby kupuje je z zamiarem przeczytania ich kiedyś, ale na przykład nie wie o czym to są książki i tylko je kupuje dlatego, że ładnie wyglądały. To jest coś, czego absolutnie nie rozumiem. Ale też no nie mogę powiedzieć, że jakoś mnie to denerwuje, no bo to nie są moje pieniądze. Poza tym, ja chyba jestem osobą, którą ciężko zdenerwować. Ja się rzadko denerwuję, co jakby mi też no niespecjalnie przeszkadza, mówiąc szczerze. I ostatnie pytanie, czy zdarza ci się czytać mangi? E, tak, zdarza mi się bardzo regularnie czytać mangi. E, czytam One Piece praktycznie zawsze, kiedy wychodzi nowy rozdział, to ja go czytam. Aczkolwiek teraz jest przerwa do końca, do końca lipca, e, bo ponoć wchodzimy w ostatnią sagę One Piece Co jest e, trochę przerażającą myślą i taką dobijającą, bo ja bym chętnie jeszcze z 20 lat to czytał. Oczywiście Jojo czytam, ale oczywiście tutaj też jest przerwa. Z tego, co kojarzę, Jojolion skończył się w sierpniu zeszłego roku i była taka, było powiedziane, że, że Jojo powróci po krótkiej przerwie z partem 9 i jeszcze nie powrócił, także nie wiem, jak, jaka ta przerwa będzie dokładnie. I czytam Berzerka, który też wrócił. Dostaniemy zakończenie mangi, które, nad którym piecze będzie sprawował przyjaciel autora, który zna zakończenie. No i oczywiście były też jakieś inne mangi, które czytałem. Moja pierwsza to był Death Note. A jeżeli chodzi o moje ulubione mangi, poza tymi, które wymieniłem, no to na pewno Monster, na pewno Vinland Saga, GTO, Great Teacher Onizuka, Uchu Kyodai, chyba tak się to czyta. Jest jaki był angielski tytuł? Space Brothers chyba, coś takiego. I to chyba tyle. Aczkolwiek będę czytał jakieś oczywiście jeszcze, kiedy coś fajnego mi się trafi. I to by było na tyle w tym Q&A. Następne pewnie... Pewnie już w przyszłym roku, w tym się chyba już nie pojawi. No i to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!